I witajcie serdecznie. To jest taki dodatek specjalny. Jak widzicie, jest ciemno, ponieważ właśnie o to chodzi w tym dodatku, żeby było ciemno. W tym dodatku właśnie chodzi o to, żeby było ciemno. Jest to taki specjalny, ciemny dodatek dla pewnej użytkowniczki, która nasłuchała się pana Dela, który prowadzi kanał, coś tam, nie pamiętam teraz jaki, ale bardzo zafascynowani są ludzie właśnie wierzący w płaską ziemię. Ostatnio Level World i Polish Crazy Flat Earther, są tacy panowie, uważają, że ziemia jest płaska i oni są pod wpływem tego pana, tego Dela, oni tak na niego nazywają. Ja nie potrafię teraz wymówić tego nazwy tego kanału, więc nie będę nawet próbował. Beyond coś tam. Bo ja nie pamiętam, ja mam bardzo słabą pamięć do takich właśnie różnych szczegółów. Bym musiał parę razy to bardzo mocno tam przyswajać. O co chodzi w tym krótkim filmiku? Chciałem właśnie przekazać wam, drodzy, prawdę, pokazać wam, jak pan Del was zrobił w jajo. Powiedział wam, że Księżyc nie może odbić światła, ponieważ jest z kamienia, a kamienie nie odbijają świateł. No z kamienia, czy tam z jakiejś tam skały, prawda? Więc postanowiłem wam pokazać, znaczy sprawdzić, znaczy pokazać, ja wiem, że może odbić, natomiast wy twierdzicie, że nie może. Znaczy wy, nie wiem, czy co twierdzicie, ale na pewno pani Mona X, taka użytkowniczka, która tutaj pisała komentarze, twierdzi, że to nie może odbić ten księżyc światła. Więc teraz zobaczmy. Ja tutaj postanowiłem sobie przygotować taki właśnie pokój. Troszeczkę zaciemnione to jest wszystko. To znaczy tam coś jest światło. Jakieś czy jest? Nie, jakieś takie małe. Ale zaraz zobaczycie, o co chodzi. Bo tu chodzi tylko o jedną rzecz, żeby wam pokazać. Jest tutaj... Co to jest? Księżyc, prawda? Nie, to nie jest księżyc. To jest skała. Potem wam pokażę, jak ta skała wygląda, jak ten kamień. Ten kamień go przywiozłem specjalnie z lasu dla państwa. Nie, no nie specjalnie, żartuję. Po prostu przyjechał razem z transportem drzewa i... Ale fakt faktem, on jest z lasu. Przypadkiem został zabrany, załadowany razem z drzewem. No, ale to jest właśnie pochodzenia leśnego. Przytargałem go do pokoju tutaj. I teraz wam pokażę. Zobaczcie. Będę robił coś takiego. Będę zabierał ten kamień. Zobaczcie. Znikło, prawda? Tam jest coś tam, trochę widać odbicie latarki w takim właśnie tutaj. Ja bym może to musiał skorygować trochę lekko. To jest jakiś tam sweterek, coś tam. Lepiej, żeby to się tu nic nie odbijało. No ale niestety chyba się nie da tak. Trudno. W każdym razie znowu postawię sobie ten kamień tutaj. Bo zobaczycie, że to nie ma w sumie za bardzo znaczenia, to, że tam się to odbija. I teraz zobaczcie, to wygląda jak ten księżyc. Teraz czy ten księżyc potrafiłby oświetlić coś tak jak, nie wiem, księżyc, który romantycznie świeci nad łąką, potrafi oświetlić łąkę, krzewy, dzięki temu możemy sobie wybrać się na wieczorny, nocny spacer i cieszyć się wspaniałą, romantyczną pogodą, nastrojem i tak dalej. Co potrafi oświetlić ten kamień? Zobaczmy tutaj. Oczywiście muszę go troszeczkę tu przestawić. I uwaga, mamy tutaj, zobaczcie. To, co teraz widzicie, to jest napis na kartce dla Mona X. Pozdrowienia od odbijającego światło kamienia. Zobaczcie, co się stanie. Tu jest ten kamień, widzicie? Tu jest to światło i tutaj stąd, z tej kartki nie dolatuje tylko światło z tego kamienia. Zabieram teraz ten kamień, pyk, nie ma tego kamienia i do tej kartki dolatuje jakieś tam nędzne światło. Natomiast nie jest ono na tyle silne, żeby ją oświetlić. Zobaczcie, wstawiam teraz kamień. To będzie tak wyglądać. I już jest teraz ten napis widoczny. Zabieram kamień, nie ma. Wstawiam kamień, jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to się da
tutaj to pokazać. Zobaczcie, 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 czy nie zobaczycie. No widzicie, no nie widzicie, widzicie tylko ten, ale zabieram, no, zabieram kamień. Widzicie, że zabieram kamień, czy nie widzicie? Widzicie? Zabieram ten kamień stąd i już tam nie ma napisu. Wkładam kamień i jest ten napis. Świetne, prawda? Powiedzcie mi, drodzy, dlaczego wy słuchacie tych ludzi? Dlaczego wy, zanim uwierzycie im, dlaczego wy ich nie sprawdzicie? Bo to jest dla mnie bardzo ważne pytanie, bardzo ciekawa. Ciekawa w ogóle postawa waszych umysłów. Dlaczego? Czy to jest tak trudno zobaczyć, że włączyć latarkę, oświetlić jakiś tam kamień? Zobaczcie, że ten kamień jest, ma nieregularny kształt. Zaraz go tutaj oświetlę bardziej, to zobaczycie. Jak włączę światło rozproszone, zobaczycie, co to za kamień jest. Proszę bardzo. Oświetlam go innym światłem. Zobaczcie, co to jest za kamień. Co to jest za kamień? No, zwykły, normalny kamień. Po prostu przywieziony z lasu. Widzicie? I co? I okazuje się, że ten kamień potrafi odbić światło z latarki. Potrafi odbić światło z tej latarki i potrafi nawet coś oświetlić. Zatem zobaczcie, no mniej więcej tak wygląda, jakby na Księżycu był, nie? Czy nie? Jakby to był Księżyc. No, proszę bardzo. Nieregularne kształty, bardzo, bardzo pochamrane. Pełno dziur, jakichś takich wgłębień. Nie jest to na pewno płaska powierzchnia nigdzie, która mogłaby odbić światło. A jednak, kurde, odbija, prawda? Zabawne, zabawne, ciekawe, prawda? A więc, no, mam nadzieję, że ta krótka lekcja, no, uzmysłowi wam, komu tak naprawdę ufacie i komu tak naprawdę wierzycie. I uzmysłowi wam to, że powinniście to wszystko sprawdzić, co ci ludzie wam mówią. To tyle ode mnie, pozdrawiam, GWW15.